Otwórz! Witam wszystkich was z Impo i do nas grze! Castle Flipper! Czyli coś w stylu House Flipper, bo jak pamiętacie, nagrywałem kiedyś House Flippera. Przestałem go nagrywać, nie wiem z jakich powodów, a po prostu się znudziło trochę, ale może do niego czasem wrócimy, bo wiedziałem, że do House Flippera dużo nowych modów weszło, ale póki co. Mniejsza z House Flipperem, mamy tutaj Castle Flippera, czyli coś w stylu House Flippera, tylko że z zamkami, tak? Na samym starcie chciałem pozdrowić moich wspierających burgerków: Skarpetka UW, Kapi YouTube, Uldi, Jakub Samuel, na pewno Łukasz, dziękuję wam za wspieranie mnie za burger na moim kanale. A teraz zaczynamy naszą grę, zróbmy sobie świat nasz, nazwijmy go, w sumie no nie wiem jak można go nazwać, nazwijmy go, nie wiem, Impolandia. O, Impolandia, ale to takie fajne e jest i tak fajnie zrobione. Dobra, stwórz królestwo, o, stwórz królestwo, co ja mogę królestwo, nie gadaj, że ja będę mógł mieć swój taki własny, jo, jak ja będę mógł mieć swój własny zamek, to będzie świetne. I to będzie świetne, dobra, jesteśmy. Brak zadań, pierwsze kroki. Co teraz widzisz, to twój własny kawałek ziemi. O kurde, który odziedziczyłeś po dziadku. Może nie wygląda to zbyt okazale, jednak wierzę, że wkrótce zmienisz to mniejsze, potężne królestwo. Na razie jednak spróbuj wykonać swoją pierwszą pracę. Okej, okay, dobra. Czy to jest moje? To wszystko, co jest tutaj, jest moje. Miło. A czy naprawdę wszystko? Nawet ta skała? Ta skała jest moja, dobra. To w takim razie mogę ją zjeść. No, może, dobra, nie będę próbował jeść skałę, bo to nie jest aż dobry pomysł, się wydaje. No ale co my tu mamy? Mamy nasz tablica zadań. Ja pitole, to jak Wiedźminie normalnie wygląda, serio. Przed sobą widzisz tablicę zadań. Zawsze sprawdź, czy ktoś nie potrzebuje twojej pomocy. W ten sposób możesz zarobić cenne złoto. Aby podjąć zadanie, przejdź do ogłoszenia, naciśnij E. Aby zdobyć dostępne zlecenia, naciśnij Q. Okej, dobra. Mam tu zlecenie, bierzemy sobie je. Pyk. Wzięliśmy zlecenie, dobra, muzykę sobie za głośno, żeby lekko przyciszyć. No, muzyka jest jeszcze raz git, tak mi się wydaje. Muzyka jest świetna. No ta gra ma takie jakby takie dziwne trochę lagi, ale nie wiem, taka po prostu dziwna jest. Posprzątaj. Nie możesz teraz tego zrobić. Okej, nie mogę teraz tego zrobić, czyli muszę pojąć zadanie, czyli Q, zniszczony obóz. Okej, nagroda 1000 zł, przyjmij. Dobra, 1000 zł, to ja z chęcią ogarnąłem ten obóz. Okej, to jest zniszczony obóz. To jest zniszczony obozie. Witaj. Właśnie rozpocząłeś swoją pierwszą misję, aby ją wykonać, musisz zaliczyć wszystkie zadania i wyczyścić przynajmniej 80% wszystkich śmieci oraz plam. To jest coś z trochę House Flippera, podobnie bardzo, dobra. Czyli czyścimy co? Czyścimy o to, tak, dobra. Kurde, mam swoją rękę, to fajnie. I muszę po prostu wywalać jakieś śmieci, dobra. Czyli to też mam brać, okej. Po prostu wszystko, co się da, muszę podnosić i brać. Naprawa. Aby naprawić przedmiot, podnieść odpowiednią część naciskając przycisk E. Następnie włóż ją w odpowiednie miejsce. Zwróć szczególną uwagę na rodzaj przenoszonego materiału. Na przykład deski będą nadawały się włącznie do naprawy płotu. Okej, dobra, rozumiem. Czyli mam deskę i. E, dobra. To nie mogę. Element nie pasuje. Jak to? Przecież to jest deska, człowieku. To, do czego mogę to dodłożyć? O, prawym przyciskiem odkładam, dobra, ale co ja mogę sobie zrobić? O! To jest mała deska, dobra, to może to działa. To działa, dobra. Czyli nawet wielkość ma znaczenie. Ja pito, a o co chodzi z tym? O, to, dobra, aha, to jest to, muszę to wyczyścić, dobra, to wyczyśćmy to. No, to mam wyczyszczone już. To jest dużo do wyczyszczenia ogółem, to nie jest wcale mało do wyczyszczenia. To są kury, które... Cześć, kuro! O, mogę jeździć na kurze! Mogę jeździć na kurze! Mogę jeździć na kurze! No moje kury to są konie normalnie, dobra, zbieramy to wszystko, co my tu mamy. Jakieś śmieci, porozbijany wazon, coś takiego. To zbieramy, walamy wszystko. Ja pitole, ale coś śmieci dużo, dobra. Ale fajnie, że te śmieci sprząta w miarę. Nie trzeba jakoś, wiecie, przytrzymać przycisku, tylko się po prostu klika i o to się zbiera, więc to jest fajne. No to mam czysto, nie? Tak, to mam czysto. Co mam więcej? To jakieś bale. Okej. Okay. O, to ja się bale kładzie. No, pyk, co jest? Czemu nie mogę o, postawiłem, do bale. To bala w ogóle, że to się trzyma bez tych bali, nie? Ten budynek czeka, aż po prostu ja podniosę na niego bale. On nie chce spać, on poczeka. Po drabinie możesz postawić przycisku W oraz S, aby zeskoczyć z drabiny, naciśnij klawisz skoku. Okej, okay, dobra, gdzie jest drabina, a ty z drabiny, okej. Okay. Możemy wejść do niej i mogę sobie po prostu zeskoczyć z niej, dobra. Nie wiem, czy to... Mogę padnąć. Spróbuję zaraz skoczyć z większej odległości. O nie, to też trzeba naprawić. Ja pitole, dobra, to będzie dużo roboty. Zeskoczę, pyk! Pum! Dobra, nic się raczej nie powinno mi stać, to muszę wyrzucić, więc wyrzućmy to. Fajnie, że nic się nie dzieje. Fajnie, że nic się nie dzieje, mogę skakać z różnych odległości. Warto to wiedzieć, warto to znać. Znaczy, to jeszcze, no dobra, to było dużo odległość, tak? W ogóle my tacy mali przy tym jesteśmy bardzo, jak takie niziołki jesteśmy trochę. Ej, to coś jest, mogę to zobaczyć? Uuu, nie czarujemy się! Ty masz swoje cele, ja potrzebuję pieniędzy. Nie kiwnę nawet palcem, dopóki nie dostanę zapłaty z góry. Tu nie chodzi o brak zaufania, że niby ucieknie z pieniędzmi czy coś takiego, chodzi tu po prostu o zasady, których się utrzymam i dzięki którym mój biznes funkcjonuje. Poza tym namierzenie chłopa jest dziecinnie proste. Wystarczy wejść do karczmy, co więcej, płatność z góry jest formą ubezpieczenia. W razie gdyby coś miało pójść nie tak, myśleć o tym, że gdyby coś przypadkiem wyknęło się spod kontroli, to naraziłbym siebie na straty. Powiedzmy, że cała wioska zostaje wymazana z kart historii. Raz i na wieki, a ja zostanę tu sam z nieopłaconymi rachunkami. A powinieneś zdawać sobie sprawę, ile kosztuje utrzymywanie prężowej wieży maga. Ja mam standardy wieży maga. I to jest, nie ma tego dużo, dobra. Wracając do sedna, sam huragan, bez problemu. Natomiast jeśli chodzi o pozostałości kawałki polisady fruwające w powietrzu, to
tu już jest problem, bo nie mogę zagwarantować, że szkody się nie powiększą. Chcesz być wójtem, więc weź to proszę pod uwagę. Poza tym daję sobie sprawę, że jestem magiem. Mogę sprawić, że wy zapyziałej wiosce będą nienawidzić Tomasza, a ciebie traktować jak króla. O tak, a ty pchasz się w intrygi, niszczenie policady. Cóż, klient nasz pan, czy jak to tam szło? Pesz, czy ty w ogóle potrafisz czytać? Motyla noga, że też o tym nie pomyślałem. Też dogadaliśmy wszystko w karczmie. A co mi tam? Narysuję ci, o co mi chodzi. Wyrazami ten tego. Gandemort. Narysuję ci, o co mi chodzi. O, czy ty potrafisz czytać? A w sumie nie pomyślałem na tym. No dobra, mniejsza, to narysuję ci. Nie no, świetnie, po prostu. Nie, to było akurat śmieszne, drogie. Dobra, to jest jakiś. Co to jest? Świnia, dobra. Cześć, świnko. Rąbać drwa. By ściąć drzewo, wybierz tryb sikiery. Z menu kołowego przytrzymaj ją klawisz tab na sumie. Dobra. Co musimy zrobić? To musimy zrobić. Pyk. Mam sikierę. O, pum, pum, pum. O tak, o kurde. Rozwaliłem to jeszcze na kawałek i mogę dalej? Nie mogę dalej, mogę to jeszcze? Tap, niszczenie, o, niszczenie. Pum! O kurde, a mogę te drewno sobie wziąć? Tak po prostu, dobra, czyszczenie. A, to trzeba się, kurde, a nie mogę, patrzcie, ja wziąłem drewno, mam sobie za free drewno. Ej, co zarobiście? Ej, fajnie mi jest za free drewno, ale mogę pozbyć się tego do czyszczenia? O, schowaj, prawie się smyszy. Schowaj, weź ostrze. O, dobra, tak się chowa, okej, dobra, już ogarniam. No, coś mamy. Jeden garnuszek kwaśnej mąki u kowala w stodole jest tego od groma. Dwa garnuszki zwykłej mąki, jeden garnuszek czystej wody ze źródełka. Podobno działa też ze studni, ale lepiej nie próbować. Mieszać się i piec, aż zapachnie dobrze. Tyle powinno wystarczyć na drogę do najbliższej mieściny. Okej, nie wiem, o co chodzi. Jakieś normalnie receptury na jakieś dziwne rzeczy. Co to jest ciekawego? Jakaś jaskinia. Kłócanie. Czasem możesz to dawić na zwolnienie. Dobra, muszę kłócać się kontrol, dobra. Ale kwiatuszek, dobra. Co mam dalej? O, skrzynia! Skarby! Podczas eksploracji świata warto zwiedzać najmniejsze zakamarki. W wielu miejscach pokrywane są skrzynie lub inne cenne przedmioty, dzięki którym uzbogacisz się lub odblokujesz nowe przedmioty budowlane we własnym mieście. What? Skarb mamy? Mamy skarb. Co jest, ej? Otwórz. Mamy skarb, ja pitole. Ej, normalnie prawdziwy skarb. Jo. Ej, patrzcie, jak on ładnie wygląda. On wygląda zarąbiście ładnie, naprawdę. I no patrzcie ten skarb w ogóle. On tak się jeszcze fajnie otworzył. Dobra, podnieś. Pyk, 1000 hajsu. 1000 złota. Ej, wyobraźcie, jakbyście mieli 1000 złota w raro. To byście mieli, nie wiem, ze 100 000 złotych, no a ja mam więcej to było. To tak wielkie, ogromne sumy, że szok. Oj, daj, ptu. Kurde, no nie mogę używać tego tak po prostu, no nie. Chciałem przywalić kurze w łeb. Wiem, że to brzmi źle, ale chciałem spróbować, da mniejsza. Weźmy to, bo zakładam, że. A, nie mogę wyjechać więcej. 3 mogę wyjechać na więcej, więc zakładam, że będą tu mieć. Umiejętności, które będziemy mogli ulepszyć, na przykład będziemy mogli trzymać więcej rzeczy. I chyba takie umiejętności będę brał. Wydaje mi się, że takie umiejętności będą dobre. Znaczy, nie jestem pewien, że są umiejętności, zobaczymy. Jest szansa, że nie będą, bo wszystko się łatwo robi, więc póki co nie sądzę, że mogą być umiejętności, ale wszystko może być, tak? Wszystko może być. Co my tu mamy? Niszczenie. Aby się ten przedmiot, dobra. Muszę wziąć to i. BUM! Zniknął tak po prostu. Skarby! Okej, okay, następne. BUM! BUM! 1000 hajsu. O tak, o, następny list. Paliwo. Jedno wiatrowody. Garść czerwonego prosku z czerwonych kamieni. Kryształ kalaksianu. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Tyle powinno wystarczyć, by maszyna zdziałała. Aż tyle. Okej. Okay. A tyle, czy to jest dużo, tak? To jest ich zdanie dużo, dobra, no to nie będzie, że to dużo jest. No tak, nic jeszcze nie ma. No, weźmy więcej tego. Te płoty to ja. To ja chyba naprawiłem, nie? A, tutaj jeszcze naprawię płot, dobra. Czyli płoty co nie naprawiłem, ale teraz co zrobimy? Najpierw pójdźmy na górę i zróbmy górę. Ciekawe, czy to będzie trzeba więcej? Czy będzie trzeba. Dobra, tu są trzy, pyk, 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 dobra. Czy jest tu więcej płotu do naprawy? Przejdźmy się tak jeszcze tutaj, dobra. Tu nie widzę płotu do naprawy. Czy tu jest git? Czy tam jest coś do naprawy? Nie, raczej. O kurde, spadłem, dobra. Nie zauważyłem, ale spadłem. Zetnij drzewo. Mam tu drzewo do ścięcia. Gdzie jest drzewo do ścięcia? Bo nie widzę żadnego drzewa tutaj. O, to jest drzewo do ścięcia, dobra. Zetnijmy w sumie to drzewo, bo czemu nie? Weźmy sobie toporek. Pyk! O, muszę tylko z tej strony, dobra. Czyli rąbać może tylko z jednej strony. To trochę słabo w sumie, ale no nie będzie. Pyk! Weźmy to i sobie to pozbieramy wszystko, bo ja z chęcią drewno wezmę. Przyda mi się, to trzeba zniszczyć, dlatego zniszczmy sobie. Bum! No i nie ma tego, dobra. Bierzemy sobie te. Nie, sobie te belki już nie, bo już tu mam zrobione chyba. Muszę wziąć te malutkie belki i powkładać tutaj do tego płotu, tak zgaduję, tak? Pyk, pyk, pyk. Dobra, potrzebuję jeszcze jednej, tylko weźmy jeszcze jedną. I to ma być wszystko. No, nie znalazłem jednej notatki. Dobra, zróbmy to. Pyk! No i zrobione! Wróć do domu, zostań. Chcę jeszcze chwilę zostać, bo chcę znaleźć notatkę. Gdzie może być jeszcze notatka? Ale zrobię się wszystko. Zrobię 1000 hajsów. Patrzcie, mamy prawie 5000. Dobra, ale ja chcę znaleźć notatkę, bo. No, chcę zrobić na 100% to. A to chyba na 100% zrobione nie jest, dopóki nie znajdziemy wszystkich notatek. Tylko, gdzie może być notatka jeszcze jedna? No, mam gdzieś się kryje. Dobra, pójdę jeszcze tam, zobaczę, że tam jest notatka. Nie, tutaj notatki nie ma. Dobra, czyli tutaj nie ma notatki. Muszę znaleźć tą notatkę. Dobra, przeszukałem wszystko. Nie mogę tej notatki znaleźć. Nie mam powiedzieć, gdzie ona jest. Wiem, że tu jest jedna notatka, tam jest jedna notatka, tu jest jedna notatka. To są 3 notatki. Właśnie brakuje 4. Nie mogę jej znaleźć, dlatego mniejsza. Wrócimy z tej chaty. Może kiedy indziej to znajdziemy, a może możecie mi powiedzieć, jak graliście w to, gdzie notatka jest. Dobra, teraz wróć do domu. Dobra, tam do domu. Na pewno chcesz wyjść. Twój post zostanie zapisany automatycznie.
automatycznie. No dobra, a co? Jaki postęp? Dobra, wróć do domu. Opuść. Dobra, nie, nie wiem, co się stało, ale w ogóle patrz, jak to fajnie na górze pisze. Impolandia. Ale to fajnie wygląda, kurde, naprawdę fajnie wygląda. To jest nasza Impolandia. Witamy w Impolandii. Brak zdań, zobaczmy, czy mamy jakieś nowe zdania. Co za bałagan, ukończyłeś pierwsze zadanie. Teraz możesz zająć się własnym podwórkiem. Naciśnij tab, ma wyświetlić wszystkie dostępne czynności. Następnie szukaj i wbierz tryb czyszczenia. Trzymaj, aby... Dobra, to musimy czyścić, tak? Czyli tab, czyszczenie, okej. Okay. A co ja mam to czyścić, jak ty nie mam nic do czyszczenia za bardzo? Co robi te? Drzewko talentów! Oto kustosza. Wyświetla wszystkie śmieci planet w pobliżu. Grasz na krótki okres czasu. Co? Czemu na krótki okres czasu? Chyba, no, chyba nie mam wyboru, muszę to wziąć. Dobra, weźmy to i to, to mam tylko inne rzeczy. No, no dobra, czyli tego... A, tego się używa pod Z. Pyk! Uuu. Ej, fajowe! Mogę tego używać tak cały czas? Zobaczmy. Pyk! Tak, nie, dobra, to jest jednak OP. To jest jednak OP. Dobra, to jest OP. Bieram wszystko. Ej, to jest mega zarąbiste. To działa w nieskończoność, więc to jest nieskończone. To jest świetna umiejętność. A, tu są plamy do czyszczenia. Dobra, czyścimy wszystko. Normalnie speedrun czyszczenia mojego własnego królestwa. To będzie moje własne królestwo. W tym miejscu będę miał ogromny zamek, który będzie wielki. A tam gdzieś dalej zrobię miasto. Nazwę je Impowe miasto. To będzie Impowe miasto. Albo nazwę je Impo. Tak. Miasto będzie się nazywać Impo. I ludzie, jak będą chcieli pojechać do Impa, to będą mogli pojechać do Impa. Mniejsza. Wyczyśmy to jeszcze. Musimy to wyczyścić sobie. Pik, pik. Znaczy dziwnie czyści. Dobra. Wyczyśmy to. To jest trochę jak Sleeper, no. Tylko trochę wolniej chyba trochę idzie, ale dobra, mniejsza. Byliśmy się to, nie wiem, czy się stało, nie wiem, czy jest krew, czy ktoś rozdał wino, czy to się stało, ale no, mniejsza z tym. Dobra, co jeszcze mam do roboty? Chyba, a, to trzeba jeszcze wyczyścić, dobra, czyśmy to. Czyszczenie, pyk, no, czyścimy to i teraz wszystko powinno być idealnie wyczyszczone. Mylę się, czy nie? Chyba się nie mylę, chyba jest świetnie, dobra. Zniszcz wózk i, okej, okay, muszę to zniszczyć, dobra, czyli jeszcze coś muszę poniszczyć. Dobra, pyk, to jest zniszczone, zniszcz dom. Czemu niszczyć taki fajny domek? Dobra, zniszczmy go. Czy on się rozpadnie, jak mu rozwalę fundamenty? Zgaduję, że nie, zgaduję, że się nie rozwali, jak mu... nawet się nie da go, nie da się go nawet zwalić, dobra. To jeszcze, zniszcz wózek, a gdzie jest jakiś wózek? A, tu jest, dobra, pyk, dobra, zniszczone. A, to ławka, nie wózek, dobra. I mamy zrobione, mam taki czysty, piękny, fajny teren. Tylko pozbył się w sumie, tej trawy bym się tu pozbył, coś bym tu w sumie zrobił. A potem będziemy mogli coś tu budować, ale to potem, dobra. Teraz idziemy po zadanie, jakie mam na samym zadanie? O, jest to budowy maszyn oblężniczych, dobra, to nie będę tego czytał. Tak, żołd też otrzymasz. Okej, dobra, idziemy do tego questa. Przyjmij. Zrobimy tego questa, zobaczmy, co w tym questie będzie. Dąż do armii, piapitole, co jest. A pamiętajcie, jak chcecie więcej odcinków z tej gry, jeżeli ta gra wam się spodoba, to jeżeli nagrywał z niej więcej, to napiszcie komentarz. Jeżeli tego więcej, będziecie zostawić lajka i udostępnić film, jeżeli chcecie, to wtedy więcej osób zobaczy i wtedy na pewno seria będzie dalej kontynuowana, jeżeli wam się podoba. Dobra, musimy to zbudować. Okej, czyli potrzebuję od tego tych rzeczy. Ile mogę? 3 maksymalnie mogę trzymać, zgaduję. Pewnie będzie umiejętność potem, żeby mogę więcej tego utrzymać. Ej, fajne to jest. Naprawdę fajna gierka. Podoba mi się. Co my tu mamy? Mogę coś z tym zrobić? To pewnie będę musiał rozwalić, ale to za chwilę. Weźmy sobie na się do domku. Weźmy sobie w domku. O kurde, mogę nawet tworzyć domek. Dobra, posprzątajmy sobie wszystko, ale się to fajowo sprząta. Dobra, to co jeszcze mogę? Mogę coś jeszcze posprzątać? A to mogę umyć, to może na razie nie. Na razie takie rzeczy, które po prostu mogę sobie podnieść. Dobra, to chyba tyle. O, rzeczy do przeczytania. Dziękuję ci za wspaniałe słowa uznania. Drogi Jarlu. O panie, pragnę wyrazić mu małą wdzięczność, boś ty panie jesteś wzorem i męstwa i rycerstwa. Okej, dobra. Ale mu słodzi. Szymonie! Pułkowniku Szymonie! Sądzę, że jako jedyny z tego padołu w okolie jeńców masz jakiekolwiek pojęcie o czytaniu. Nie żebym posądzał cię, że umiesz pisać, ale sam widziałem, jak przyglądasz się plakatom. Nie wymigasz się. To też zawołaj, żeś mi jakiego szepca, co pisać potrafi, ale ładnie. Jak sa też widzisz, ja pisać umiem, ale jeno czasu na takie bzdury nie mam. KB. Ale jeno czasu na takie bzdury nie mam. A, myślałem, że... Kurde, no, myślałem, że będę mógł tego używać. Ej, ale... Pupa normalnie, taka brudna pupa normalnie, człowieku. No a nie chcę tego, ej, idź z tym kupą, nie chcę tego. O, weźmy to, dzięki temu możemy budować, otwórzmy sobie to, dzięki temu możemy budować, tego sobie zbudujmy to. Czyli na pewno tu, oni na moje działo oblężnice to robią, ja pitole, serio, co oni chcą zrobić z tym działem? Oni chcą najeżdżać na jakieś królestwa inne? Czy ja buduję teraz maszynę, dzięki której dużo osób ucierpi? Jeżeli tak, to ja się na to nie zgadzam. Ja nie buduję tej maszyny, no chyba, że zapłaci się bardzo dużo. Ja to mniejsza, zbudujmy już tą maszynę. Mam nadzieję, że tylko tak dla wyglądu, nikt nie będzie jej używał. Oby nikt jej nie używał i oby wszystko było dobrze i się skończyło szczęśliwie. Ale ta maszyna wygląda dość brutalnie. Na pewno sporo szkód zrobi. I maszyna jest zrobiona, tak? Chyba zrobiona jest, dobra. Chyba jest zrobiona. Zbuduj trebusz, tak. Trebusz jest zbudowany. Połóż narzędzia do skrzyni. A, to o to chodzi, dobra. Czyli ja muszę to wziąć. Gdzie jest skrzynia? To jest skrzynia. To nie jest zła skrzynia. To w ogóle jak wózek na dzieci, jakiś drewniany, tak Boże, co to jest w ogóle? Dobra, mniejsza. Mamy młotek, jak zrasta normalnie. Kładziemy ten młotek. Co jeszcze? Gdzie jest jakaś rzecz? Zakładam, gdzieś z tyłu pewnie jakieś narzędzie jest. A, jednak nic z tyłu nie ma. Właśnie, bo to jest, miała być jakaś skrzynia. Nie ma to skrzyni jednak. Czy mogę to zniszczyć na przykład to? Pyk, dobra, nie mogę tego zniszczyć. Pochodnia. Mogę to spalić?
Po co mi pochodnie? A, pochodnia im jest pewnie do tego, zakładam, nie? Bo weźmy to pochodnie. Mogę to rozpalić. Ło, ale fajowe. Dobra, rozpalamy to. Ej, zarąbiste, dobra. Coś więcej do spalania jest? Nie ma, ale zakładam, że muszę ściąć to. Tak? Nie? Połóżmy się do skrzyni plamy. Skrzynie 00, notatki, dobra. Gdzie jest jeszcze notatka? Dziwi te notatki. Tu jest notatka, dobra. Myślę, że nie mam. Dobra, to jak chcecie, to sobie przeczytajcie, ale to pokażę tak powoli. Możecie sobie zatrzymać ten filmik i sobie po prostu przeczytać, jak chcecie. Ja już tego czytać nie będę, bo to jest dużo czytania bardzo. Dlatego macie, przeczytajcie sobie, chcecie, jak nie, to nie. Plamy, dobra. Zróbmy te plamy. Bo nie wiem, co dalej mogę robić w sumie, dlatego zróbmy plamy. To jest jedna plama chyba, tak? Tak, posprzątajmy ją. Ale gra ma taką fajną medieval muzykę. Bardzo mi się podoba. Lubię te klimaty, takie medieval i tak dalej. Czasami są fajne. Szczególnie w jakichś RPG-ach, to po prostu uwielbiam. Co więcej jest do roboty? Tu nic. Połóżmy do skrzyni. Dobra, czyli muszę znaleźć jeszcze. O, tu się kryje to narzędzie, gnojku jeden, tu się kryjesz, frajerze, chodź tutaj. Przede mną nie uciekniesz, gnoj, przede mną nie uciekniesz. Pyk! I zrobiliśmy całe zdanie na 100%. Dobra. Dostać nie chcę, wracam do domu, bo no skrzynek tam raczej żadnych nie będzie, no bo gdzie niby? No to na mnie w ogóle miejsce na skrzynki żadne, więc chodźmy, wróćmy do domu już. Mam nasze zlecenie zrobione. To było nasze drugie zlecenie. Dobra. Co mam dalej? Co to jest? To jest pies? Kurde, to jest wilk albo pies. Co on mi może zrobić krzywdę? Siema. On uciekł ode mnie. Ej, co to za kupek? Wilk się boi? On by mnie powinien nawalić normalnie, chyba że jakiś ogromny jestem, takim totalnym kozakiem jestem, to nie wiadomo jak mogło być. Dobra, zbuduj mały dom. Okej, zrobimy to zadanie. 3000 kosztuje. Bierzemy to zadanie, robimy je. Zbuduj mały dom, przyjmij. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie trudne. Kurde. Tu jest jakieś miasto, budowanie. Teraz nauczy się techniki budowania. Jest to bardzo przydatna umiejętność, której warto użyć podczas rozwijania swojego własnego królestwa. No co ty? Jak zbuduję królestwo bez budowania? No nie wiem, no. Posprzątam je najwyżej. Aby rozpocząć budowanie, podejść do zielonego hologramu i podążaj je za. Dobra, czyli hologram po prostu. Okej, okay. I co mam tu zrobić? 10 i. Okej. Okay. Ja pitole. Ogród, różne budynki. Łazienki, kuchnia, sypialnia. Ale fajowe, dobra. A mogę po prostu inną to kliknąć, czy nie mogę? Jeden, o jeden, dobra. Pup, dobra. Pup, pup. Teraz ścianka, czyli dwójka, tak? Pyk. O oh yeah. Więcej? Pyk, pyk, pyk. O, drzwi, dobra. Drzwi to trójka. Pum. I to jest okno, tak? Tak, to okno, dobra. Stawiamy okno. Tylko nie mogę. O, teraz mogę. Pyk. Następne okienko, pyk. Następne okienko. Zrób tego okienek, będziesz miał. W sumie trzy, tylko to nie tak dużo, dobra. Dzisiaj 5. Co mam zrobić? To jest ten kwa. Mówicie mi, że oto coś to jest dach. Okej, dobra, niech będzie. Ciekawie tu dachy robią w tych czasach, nie powiem, ale dobra. Pyk, pyk. A to trzeba kwadrat, tak? Czy coś trzeba zrobić, bo nie jestem pewny. Co jest? Kurde, to nie widać. Dobra, po prostu muszę kliknąć. Pyk, dobra, i tu też, pyk. Zrobione. Teraz okienka. Ja zakładam, że 6 to okno, tak? Pyk, tak, to jest okienko, pyk, pyk, do. Okienko, teraz drzwi, 7, pum. No i zrobione. Naciśnij tab. Niszczenie, zmień. To mam robić, tak? Co mam to zrobić? Nie. Niszczenie. To o to chodzi? Mam coś zniszczyć? Zbuduj pierwszy dom. Nie, no. Nie wiem, co mam zrobić. Mam zrobić to. A, o tak, dobra. Drewno, gips. Dobra, nie wiem, który mam wziąć, ale nie, wezmę drewno. Naciśnij LP w dowolnym momencie budynku. Zmieni się jego wygląd, dobra. Pyk, drewno. Zróbmy dom z drewna, nie będzie z drewna. Pyk. Pierwszy dom będzie z drewna, potem będziemy robić z kamienia, bo nie wiem, na czym to polega. A, my musimy zrobić z drewna, bo i tak nie mam nic innego. Ale piękny, ale piękny domek, fajny. Meble, aby wstawić mebel, swój sprzęt, klawisze, ekwipunku, zrobisz i interesujący cię mebel. Jeśli ikona, by myślić mebel, możesz również swój własny zestaw, najczęściej używany przy to kliknij, na ikonę przyciągnij, dobra. Mniejsza. Wiem, co mogę robić. Musimy zrobić, oczywiście, ten. A co i chyba? Sypialnia, tak? Łóżko. Ja pitole. Dużo kosztuje, ale on nie chce to łóżko, więc weźmy to łóżko. Pyk! No, ja chcę to przenieść trochę, bo to jest brzydko. Pyk. O, kurde, znowu jest brzydko. Co jest? Mogę to jakoś tak ładniej? Na przykład, tak? O, pyk, dobra. Teraz jest gites. I ja potrzebuję jeszcze tego. Weź sobie tą szafeczkę za stówę. Pum. Jest szafeczka. Teraz tego wielką szafeczkę musimy wziąć. Pyk. I też za stówę. Na razie być biednie, tak? No i zdanie ukończone, no i dobrze, bo nie daje nam więcej hajsów, więc dobrze, że zrobiliśmy biednie, okej. Okay. Zostań, bo to jest jeszcze skrzynie i notatki. What? Tu gdzieś są notatki. Jak daleko ja mogę pójść tutaj? Tu zakładuję, że nie mogę pójść dalej. Mogę? What? No nie gadaj, że ja to te same miejsce mogę sobie zwiedzać. Dobra, musimy znaleźć skrzynię. Skrzynię musimy znaleźć. Tu jest skrzynia 100, o jest skrzynia, znaleźliśmy, dobra. Pyk, dawaj hajs, gnoju. Puu, mamy 1000 hajsu. Ale notatki jak znaleźć, to absolutnie nie mam pojęcia. Lepiej zawróć, okej, okay, czyli tam iść nie mogę, nie będę szedł. Tam też pewnie nie mogę pójść. Zrobimy znaleźć jeszcze jedną skrzynię. A notatek tu nie ma, dobra, czyli to tylko skrzynie są. Zrobimy znaleźć ostatnią skrzynię. Ona gdzieś tu musi być blisko. Gdzieś tu musi blisko być. A, to są moje mury wielkie. Czy ja mogę do domu wejść komuś? Nie, do domu wejść nikomu nie mogę. Przynajmniej do tego nie mogę, do tego mogę? Tylko też nie mogę, dobra. Czy do domu raczej wchodzić nie będzie można. Dlatego muszę gdzieś tutaj znaleźć skrzynię. Czy ja mogę sobie
A, nie mogę. Chciałem, że przez chwilę będę mógł wyjąć sobie ten topór i sobie kopać całe drewno. Ale nie mogę, nie mogę. Lepiej zabrać, zobacz. Czyli tutaj nie ma skrzyni. Gdzieś na pewno skrzynia będzie się kryła. Musi być jeszcze jedna gdzieś. W końcu pisze, że jest. Powinien ją znaleźć. Co my tu mamy? Co to jest, jakiś wychodek? Co to jest o to? A, to skrzynia jest! O, ukryta, kurde, dobra. Mam pizzę z hajs, tylko pizzę z hajs są dobra. Właśnie co ci został. Coś tam wreszcie się zostało, ale nic tam szybko znikło. Dobra, wracamy, chyba koniec, nie? Tak, chyba koniec, dobra. Escape. Wróć do domu, tak, opuść, wracam do domu. Robiliśmy sobie na zlecenie, wszystko 100%. Póki co tylko jedno zlecenie nie mam na 100%, bo innej notatki nie znaleźliśmy. Ale na razie o nią mniejsza. Jak mi powiedzieć, ona jest, to wrócę i ją znajdę. Dobra, co mam teraz do zrobienia? Mam 11 tysięcy, to sporo. Zbuduj dom. O kurde, dobra. Zmień, no budowanie, nie? Budowanie. I co my chcemy zrobić? Drewno, stare drewno. Wyśnięty plaster, gips, wyśnięty kamień, głęboki kamień, kamień, brak materiałów. Dobra, czy nie ma materiałów, ja nic nie zbuduję tutaj. Stare drewno mogę niby. A nie, tak po prostu drewno jest git. No ale żeby to zrobić, to ja muszę najpierw ten, po prostu wziąć się za budowanie, czyli... Dobra, jak się buduje, bo nie jestem pewny. I? O, budynki, właśnie, tak się buduje, domy, okej, okay, dobra. Tak się buduje, w ten sposób. Zamki można budować, ale na zamki na razie nas nie stać. Dobra, co ja chcę zbudować? No, możemy zbudować jakiś ładny dom niby, nie? Dobra, to są podstawy, tak, to są fundamenty. To walimy sobie taki ładny domek tutaj. Nie będzie tak blisko w miarę końcówki. Pyk, 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 pyk. A, to jest trochę dużo. Czy może ja tak chcę? Dobra, ja tak chcę. Walimy sobie. Czemu nie mogę tutaj? Czemu nie mogę tutaj postawić co normalnie? O co chodzi? Czy mogę to zniszczyć teraz? No mogę, dobra, zniszczmy to. Wiem, że te... A, dobra, odzyskuję trochę pieniędzy. Zyskujemy trochę pieniążków, ale mniejsze o to. Walimy sobie jeszcze raz te fundamenty. Chyba trochę źle je postawiłem. No, lekko źle, muszę je tak lekko trochę dalej zrobić. O, tak, o, teraz będzie lepiej. Teraz będziemy mogli tak do końca walnąć, tak. Zdecydowanie możemy do końca walnąć. Walimy sobie tutaj, pyk, 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 pyk. To będzie ogromny dom, pyk, pyk, pyk. Walimy sobie tutaj. Chwila, tutaj, tutaj, tutaj i... No i chyba coś takiego, nie? Gdzieś tu wejście będę chciał zrobić. To będzie gdzieś wejście, ale nie wiem jeszcze gdzie. Dobra, teraz ściany. To jest ściana, dobra. Walimy ściany i czy ja chcę tu mieć jakieś okna? Na pewno tu chcę ścianę. Właśnie, czy ja chcę okno? Bo najpierw zróbmy okna, bo okna są takie, no ważne, nie? Tu na pewno chcę okno. Tu chcę okno, tu bym walnął. Tak może, o tak o bym zrobił z oknami, wydaje mi się. Tu bym walnął jedno okno i tu bym walnął jedno okno. I tu okna nie będzie i tu mogę jeszcze okno w sumie walnąć, o. Tak będzie chyba spoko. Potem to się to zmieni. Dobra, teraz ściany. Pyk, 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 pyk. Pani się nawet buduje. Pyk, 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 pyk. I tutaj ja bym chciał drzwi, żeby były. Tu będą drzwi. Robimy tak i są drzwi. Dobra, wszystko jest zrobione. Teraz trzeba oczywiście dach zrobić. I właśnie, jak ja chcę, żeby mój dach wygląda? To jest pytanie. Bo to łatwe nie będzie. No to jest trochę dziwne. Nie wiem, jak co zrobić. Chyba muszę zrobić tak, o. Kurde. Właśnie tak, o. Było dobrze przez chwilę. Pyk i tu też będzie pyk. Pyk, dobra. I tutaj, dobra, zaraz, zanim to zrobię, to wezmę jeszcze raz, wezmę to samo, postawię to tutaj, chwila, musi być dobrze postawione, to tak jest postawione i tak jest postawione, dobra, jest dobrze postawione i teraz ja potrzebuję takiego zwyczajnego do góry, o, ale co to jest w ogóle ten? No to jest zwyczajny taki, dobra, postawię go tutaj, pyk, dobra, pyk, pyk, tu też pyk, okej, okay, teraz tutaj pyk, 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 tutaj pyk i pyk, 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 dobra. I tutaj chyba trzeba postawić, wydaje mi się, o ten o, postawmy go. Czy to będzie dobrze? Tak średnio, musi być chyba ten. Tak, musi być ten chyba. Dobra, dajmy ten, pyk, no i ten teraz pasuje. Teraz, jak zrobić tutaj, żeby to było ładne, tak? Jak to zrobić, żeby tutaj było ładne? Tutaj trzeba, czy to jest źle zrobione, czy to dobrze zrobione? Nie, to jest dobrze zrobione, dobra. Tutaj potrzebuję chyba coś takiego, nie? No mógłbym tak zrobić, czy to jest dobry pomysł tak robić? Czy może to lepiej zrobić? Wydaje mi się, że możemy zrobić tak, tak będzie spoko. No i mamy naszą haciendę. Mamy naszą haciendę, teraz, różne. To jest takie dekoracje, ale co z tym zajmie się trochę później? No musimy wstawić drzwi na początku, tak? Musimy wstawić drzwi, tylko wstawmy drzwi. Nasze drzwi będą wyglądać, te wyglądają ładnie, postawmy sobie je. Dobra, potrzebujemy też okien, tak? Czyli są tu okna? Tu okien za bardzo nie ma. Gdzie są okna? Okna były jakieś niezakładce, zakładam, tak? Nie no, tu powinno być okno normalnie. Drzwi, okiennice. A, to są okiennice, dobra, mam okiennice. Pyk, pyk, dobra. Wszędzie, gdzie się da okiennice wstają, pyk, pyk, pyk. I to w sumie tyle. Okiennice, gdzie powinny być, są wstawione. Teraz musimy zająć się budowaniem, czyli bierzemy nasze Q, klikamy naszego taba, zmień i na drewno. I budujemy, pum, 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 pum. Pum, dół robimy cały, ale zarobiście. Ale będziemy mieć fajowe mieszkanie. Będziemy mieć normalnie taki, no nie wiem jak to nazwać. Znaczy może to nie jest mini zamek, ale no mam po prostu dużą chatę, tak? Mam dużą haciendę, więc fajowo. Dobra, zbudujmy to wszystko. Pyk, 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 dobra. Teraz będziemy musieli zająć się górą. A, jeszcze tutaj zapomniałem.
Ej no, fajnie to wygląda, dobra. Zrobimy to z góry. Mam nadzieję, że ta góra będzie jakoś wyglądać w miarę spoko. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle z zewnątrz, bo w środku będzie wyglądać raczej spoko. Ale z zewnątrz może być różnie, tak? Może być różnie. To musimy zbudować. Ej, wygląda fajnie. Ej, tu może ma jakieś skrzynie powstałeś na tu wyżej. Czy coś takiego. No, wygląda fajnie. Wygląda fajnie. I to jest ogarnięte całe, bo to możemy sobie otworzyć. I wow, będzie mieć taki sklepik. I patrzcie, jak to ładnie wygląda. Ej, nie, no fajnie wygląda stąd, no fajnie wygląda z boku. Ej, wygląda zarąbiście, naprawdę. To może tak lekko trochę nie pasuje, ale tak to wygląda świetnie. Mam już pacjentę. Dobra, ale dalsze część widzimy w następnym odcinku. Pamiętajcie, jak chcecie więcej odcinków z tej gry, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, będziecie ustawić film i będziemy podtywać tą grę dalej. Jeżeli nie, to trudno, jeżeli tak, to fajnie, będziemy dalej sobie w nią grać. A teraz dziękuję wszystkim za oglądanie, bye bye.